Cześć, nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio pan Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika Wprost, ostatnio się żalił, że usłyszał zarzuty w związku z tym, że na łamach tego tygodnika pojawiła się nielegalna reklama alkoholu. Przypominam, że jakakolwiek reklama i promocja alkoholu, z wyjątkiem piwa, tutaj pod pewnymi warunkami, jest zakazana w Polsce. Natomiast dlaczego pan Tomasz Lis się żalił? Żalił się dlatego, że prokurator niby niczym rodem z ZSRR skierował go na badania psychiatryczne. A skierował go na badania dlatego, że miał jakieś wcześniejsze schorzenia neurologiczne. Tylko, że to jest normalny tok postępowania w takich sytuacjach. I co więcej, pan Tomasz Lis ma nawet obowiązkowego obrońcę w tym momencie. I jeżeli wcześniej go sobie nie wybrał, nie miał obrońcy z wyboru, to teraz będzie mu taki obrońca przydzielony z urzędu i za to jeszcze zapłaci Skarb Państwa. Ale to tylko do momentu, aż lekarze stwierdzą, że z nim wszystko w porządku i może normalnie odpowiadać w procesie. Czyli kolejna gównoburza.